Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. W drugi dzień świąt województwa południowe pozostaną w strefie dość pogodnego nieba powiązanej z wyżem z nadWęgier. Na północy Polski pogodę popsuje obecność ciepłego frontu atmosferycznego powiązanego z niżem irlandzkim. Parasole szczególnie przydadzą się na Pomorzu, Warmii i na Mazurach. Tu padać może nawet przez cały dzień. Tymczasem im dalej na południe, tym coraz pogodniej. Do Polski z nadśrodkowego Atlantyku ponownie napłynie bardzo ciepłe powietrze. Ciśnienie atmosferyczne początkowo będzie spadać, a pod wieczór zacznie wzrastać. W Warszawie wczesnym popołudniem barometry wskażą 1004 hektopaskale. Zachodni wiatr w całym kraju będzie silny i bardzo silny. Biometr wszędzie niekorzystny. Teraz to wszystko, do usłyszenia.